Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sepston. Jak zapowiadałem, zaczynamy gierkę Wiedźmin, nie mylić Dzikim Gonem albo Zabójcą Królów. Wiedźmin z 2007 roku, jak dobrze kojarzę, więc zaczynamy nową grę. Co my tutaj mamy? Zagraj w podstawową wersję gry Wiedźmin, przygotuj się na kilkadziesiąt godzin rozgrywki w Mrocznym Świecie, gdzie nie ma dobra i zła, a jedynie wybory i ich konsekwencje. Aha. Gram podstawę i weźmiemy sobie poziom średni. Sterowanie klawiaturą i myszką. Wydaje mi się, że będzie to ok. No i oczywiście jak będą przerowniki filmowe, to wyłączę sobie mikrofon, żeby wszystko było fajnie słychać. Więc zaczynamy. 5 długich lat Królestwa Północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kaer Morhen. Proszę, Wesemir. To jest Lambert. Jest. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Leo, tego Wiedźmina nie znam. To może być ciekawie. Lambertowi coś tutaj śmierdzi. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. O ty, dziadzie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa.
Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? No i wiadomo, że coś musi się wydarzyć. Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orynów za każdego odmieńca. Jest mój. Wesemirze, mamy gości! Czekaj, Lambert. Zamknę bramę! Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Okej, okay, czyli musimy naczeskać z Birą. Spoko. Także w ogóle mam samouczki odpalone, więc będziemy się uczyć gry. Wskaż miecz kursorem Wikingo EPM, aby wyposażyć. Okej. Bierzemy. Biegnie wroga, aby go zaatakować. Można wskazić żywotność, postać odpowiedzi. Okej. Geralt, jak się czujesz? Świetnie. Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Czekajcie, czy tak tu się wchodzi, jak na shift? Aha, komara się tak włączy. Do przodu. A no, spacja jest pauza, co ciekawe. No właśnie, co tutaj jest? Schowaj broń. Nie możesz rozmawiać z bohaterami niezależnymi, trzymając w ręku broń. Wybierz ten tryb, aby schować broń i móc rozmawiać. Naciśnij tab lub lewy przycisk myszy, aby wybrać OK. Zardzewiały miecz, obrażenia minus 30%. Miecz stalowy przeznaczony do walki z ludźmi. Nieskuteczny w walce z większością potworów. Wykorzystywany w wiedźmińskich stylach walki. Okej. Okay. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. O. Bez tarana. Mogą sobie Orzesz w mordę! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik.
Wchodzą! Przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę. Do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać Przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Możesz łączyć ataki, aby skutecznie pokonywać wrogów i grając wroga, ale dopiero wtedy, gdy zrozumie się na jeżdżącego się miecza. Aha. To tak działa. Cepsto, nie jest to źle. Zginąłeś, panie kolego, zginąłeś. Biegniemy dalej. Będziesz kwicał jak wieprze. Dla dzieci. Więc jeżeli
ktokolwiek tutaj jest poniżej 18 roku życia, to zapraszam serdecznie. Bardziej mi się podoba. Jeśli walczysz z twardym przeciwnikiem, zmieniasz do walki na silne Guns, Wagnerz, Guns, Kalice. Okej, czyli to jest silne. Okej. Okay. Szczerze, dziwne. Że cię matka zrodziła. Ale zaczynam ogarniać. Może nawet trochę bardziej. Aha. Czyli, że tak powiem, to styl szybki, styl silny. Okej. Okay. Czyli ta pauza to jest taki w sumie... Czyli mogę sobie zrobić pauzę i mogę sobie przejść na następny tryb. Fajne. No raczej nie tędy, Geralt, nie tędy. Do góry. No jest taki długie godziny. Na pewno mniej niż w Wiedźminie 3, ale... Może być też ciekawie. Tędy nie przejdziemy! Za mną, do Savoli! Nie, pięknie. Gdzie jestem? Tutaj jestem. Witam serdecznie. Kolejni przeciwnicy. Gin, sukin synu! Panie, to tak? Połączenie modliszki. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donżonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych.
Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triss, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Jesteś gotów? Tak. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Że tak powiem, musi być ten pierwszy raz. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Ciekawie. List w dzienniku. Gdzie to można... Chwileczkę. System, mapa, dziennik. Zobaczmy sobie po kolei. Eske, spokojny, rozsądny wiedźmin z Kermoren. Mój rówieśnik, jego twarz peci brzydka blizna, to wiadomo. Ma niewyparzony język, no to jest Lambert. Najmłodszy z mieszkańców Kermoren, nazywa się Leo, nie jest pełni wiedźminem, bo chociaż ma ze sobą trening, nie przed jeszcze mutacji. Leo sprawia wrażenie porywczego młokosa, ale wydaje się sympatyczny. Bala do białym wilku, no nieźle. Magister. Ten mi się nie podoba już na starcie. To jest wrażenie z sonego zabójcy. Okej. Okay. No i nasz mentor, Papa Vesemir. Pożałujesz, że cię matka zrodziła. Będziesz kwitał jak pierwsza. Zadarłeś ze mną więcki. Nie pokonasz wiedźmina. Ci bandyci to jacyś samobójcy. Styl walki grupowy. Styl grupowy jest najskuteczniejszy przeciwko słabszym przeciwniku, aby przełączyć się do drugi DL. Gryfa lub skanska na C. Okej, czyli tu będzie gdzieś grupka pewnie. Nie wiem, jak to jest. Jestem dobry w
idziesz czy nie idziesz? Musimy pewnie zejść w dół. Tak mi się też wydawało. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać wiedźminów? A marudziłeś, że Savola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego wiedźmina, i to chyba samego białego wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Arden. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Arden w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Uwaga. Miejsca, Kermoren. Siedczy, no dobra. Górska twierdza, okej. Okay. No i laboratorium, nie ma tu nic ciekawego. Obrona Kermoren, znak Art. Dobra, to idziemy, nie? Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. No, chyba przewinąłem coś. Znak Art. No, czy się chodzi na znak Art? Telekineczny, ale ci przemknoczy się. Zbudzenie drogi. Okej. Okay. Super. Nie spodziewałem. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, syfilis, Franta i Trond, jesteście jak dzieci! Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal, następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego! Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Tak. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. O Boże, teraz mam do wyboru. Laboratorium czy... Hmm.
Powiem wam tak, zabijcie mnie, ale wybiorę pierwszą opcję, żeby iść do tego laboratorium. Bo coś czuję, że jeżeli chodzi o potwory, to będziemy jeszcze mieli okazję zawalczyć. I zobaczymy, jak to będzie. Dobra, idziemy. Idę Strees. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Musimy chronić laboratorium. Skoro są następne części, to znaczy, że chyba przeżyli, nie? Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go Puszczyk. Puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Receptury Puszczyk. Działanie Puszczyk znacznie przyspiesza regenerację energii. Eliksir cenią sobie wiedźmini, którzy w walce chętnie posługują się znakami. Okej. Dobrze wiedzieć.